Gnojówka się rozleje teraz po całym gnojniku. Jeszcze byłoby tu rozrzut. No dobra, trzeba sobie troszeczkę tutaj ogarnąć i jedziemy. Co, to co spadło? Robota wykonana, pole zgnojone, orkę już zrobię w poniedziałek akurat, bo już jest 14 godzina, trochę już mi się nie chce zapinać puga. Nie ryzykuję. Widzicie, że jesteśmy w trakcie orki zimowej. Przyjechałem sobie po prostu następnego dnia już tutaj orać ten jeden kawałek, który tam wcześniej woziłem, zaorałem, trochę mokro było, tam bardzo gniasta ziemia, a tutaj nawet jakoś to idzie. Zestawik no trochę się lepi do odkładnic, no ale jakoś daje radę. Pola upywa.
dlatego że jest zimno, nie kurzy się, też nie jest jakiś upał, ciągnik tak też nie dostaje po temperaturze, no nie wiem. A i może dlatego, że jest wilgoć w glebie, to się lepiej orze. Co? Samorze znowu! Trochę mi z kursu chyba zbacza. Dajesz, malina! Także robota została wykonana. Tak to się prezentuje. Tutaj odorane od łąki trochę i oczywiście jak zawsze Stachu, który to już lemiesz twój, chyba czwarty albo piąty. Ach. Nie wiem, z czego oni robią te lemiesze, z gównolitu czy z czego. Także taka to jest robota. Dobrze, że mam na zapas, ale to jeszcze nie wiem, czemu tak pękają mi kurna tyle miesze. Czy to wina operatora, kurna, czy za dużo 60 ma mocy. No nie wiem, tutaj mi chyba ze 3. Jest! No jak to nie? O! Ten też jest. Skrzywiony jest. No jak to nie? Kurna! Co ja mam z tymi pługami? Orałem. Oraliśmy z ojcem ruskim. Nie pamiętam, żeby nam pękł lemierz. Kurna, oram 60. To już 4 chyba, czy 5 lemieszy złamałem. Nie wiem, czy ten pług gdzieś tutaj coś jest wadliwe. Tak to wszystko przecież dobrze pasuje. A łamie te lemiesze. Jak nie na tym pierwszym korpusie, to mi się pierwszy raz to zdarzyło. Ale tak to wygląda. O, widać, że jest skrzyjony. Zresztą śrubę popuściłem. A Boże. Także to by było na tyle z tych prac. Piszcie w komentarzach, czy wam też lemiesze się poddają, czy co, jak to jest skonstruowane, tego nie wiem. Także to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dzięki za uwagę i trzymajcie się. Do następnego. Strzałeczka. Yo!